Witam was bardzo serdecznie z tej strony Pablo i zapraszam was do kolejnego odcinka z gry The Rift Breaker. Jak widzicie, nie za dużo porobiłem między odcinkami, tak naprawdę praktycznie nic. Trochę polatałem, trochę popatrzyłem, co tutaj się dzieje. Jeden z tak naprawdę zrobiłem, to rozwiązałem, powiedzmy, nasz pewien kryzys. Bo okazało się, że główny zapas energii nie był podłączony. To dokładnie ta wielka struktura tutaj, to wszystko było niepodłączone. I dobudowałem sobie tutaj ten syntezator ironium i węgla. Jak widzicie, mamy dosyć ładnie, chociaż to i tak to już spadło, bo trafiło to nawet do 200 skakać. I chciałem ogólnie w dzisiejszym odcinku zrobić taką pewną rzecz. Nie bez powodu jesteśmy nawet w tym miejscu. Chodzi o to, że wydaje mi się, że to miejsce będzie idealne na przetestowanie tego. Jak widzicie, zobaczcie sobie, że to ma zasięg promień rażenia 6,5 metra, zasięg wieży od 8 do 60 kratek. Więc to ma dosyć spory zasięg, ale to ma od 25 do 160 kratek. Ja się zastanawiam cały czas, czy przypadkiem, bo widzicie, tutaj też jest ten promień cały, czy ten promień to nie jest przypadkiem zasięg minimalny, bo to powinno ogólnie strasznie daleko walić. I zobaczmy, co to wymaga. To wymaga wzbogaconej plazmy 25 sztuk na sekundę. Dobra, nie ma problemu. Zobaczmy sobie, jak się robi wzbogaconą plazmę. Gdzieś powinniśmy mieć budynek od tego. Ionizator, tak, produkuje wzbogaconą plazmę i to nam daje produkcja plazmy plus 25 na sekundę, czyli na takie jedno, ale to nam produkuje, ionizator produkuje wzbogaconą plazmę, to bezpośrednio. Super, to nie będziemy musieli kombinować, bo wiem, że ten budynek produkuje też plazmę i produkuje energię. Ale wymaga zasilania. Zobaczmy sobie, ile to produkuje, bo to jeszcze produkuje oczywiście energię, więc no nie oszukujmy się, produkuje plus 7000 energii i tak naprawdę prawie z niczego. Koszt utrzymania to jest 25 chłodziwa na sekundę. I daje nam to plus 800 plazmy. I tak naprawdę moglibyśmy zrobić w tym miejscu takiego pillboxa, że to by się, no. Tylko jeszcze sobie sprawdzę na pewno, czy to zużywa plazmy, czy nie. Nie, wzbogaconej plazmy, przepraszam. Widzicie, to jest w rogu wzbogacona plazma, to ja jednak, dobra. Zobaczmy, jak się jednak przekładało to na wzbogaconą plazmę. To nie jest to. Konwerter plazmy, widzicie? Daje 20 ze... daje 25 wzbogaconej plazmy, czyli na taki duży generator byśmy potrzebowali 8 takich budyneczków, czyli dajmy na to, byśmy potrzebowali, dobra, zrobimy to gdzieś tutaj, a można to tierować? Kurczę, nie, po czym to zamknąłem, bo niektóre budynki, chociaż chyba ten konwerter jest trzeciopoziomowy, daje 75 plazmy, tam mamy, dobra, raz, dajmy na to 2, 3, 4, tam nam wychodzi wzbogacona plazma, tutaj pięknie, ładnie sobie to teraz przyciągnijmy, spójrz, tylko jedną rzecz sprawdzę, dobra, no nie widziałem, co się na OBS-ie dzieje i teraz wybudujmy sobie tutaj ten generator. Ten generator sobie ustawimy. No. Oj kurde, nie ma żelaza. Jak widzicie, nie jestem w stanie tego postawić na maksymalnym poziomie. No, czy tak naprawdę nam to jest potrzebne na maksymalnym poziomie? Daje nam to plus... chyba to po prostu będę upgrade'ował w międzyczasie. Maksymalnie to wymaga... Aha, cały czas wymaga tyle samo wody albo super chłodziwa, więc od razu tutaj dodamy to jest super chłodziwo. Tyłu. Żeby tutaj nie było problemu. A się teraz zastanawiam, czy tego przypadkiem super chłodziwa nie można kierować. Bo jak widzicie, nie wszystkie tutaj budynki są tak, tak jest to rafinerka, kompostownik, rafinerka. A nie, widzicie, na przykład to nie posiada już tieru. Nieważne, czy sobie tak, czy tak, ma cały czas ten sam poziom. Więc sobie tutaj zrobimy tak, sobie tutaj zrobimy tak i zobaczymy, jak to będzie
jak to będzie wychodzić. I tutaj chciałbym zrobić tak testowo, bo najczęściej tutaj w tych okresach, w tym okręgu jest tak atakowany i chciałbym co jakiś... O Jezu, też ma tierowe jeszcze plus 200 maksymalnie obrażeń. Jak widzicie, ten promień się nie zmienia, tylko tak naprawdę nawet kiedy to się zwiększają obrażenia, maksymalnie 4000 obrażeń. To jest gigantyczna ilość. Dobra, postawmy sobie tutaj raz, dwa, trzy, cztery takie wieżyczki. Jak się cieszę, że w tej grze nie ma po prostu friendly fire, to wy sobie nie wyobrażacie. Zepnijmy to wszystko. Zepnijmy to wszystko tutaj, żeby to działało. Też podepniemy to wszystko do prądu. Z tego co widzę, tak, wymaga to energii, ale też wymaga wzbogaconej plazmy do działania. Kurczę, strasznie dużo to wymaga tej wzbogaconej plazmy. Muszę dodać trzy modyfikacje. Czy możemy w końcu dodać jakiekolwiek modyfikacje? Chciałbym zobaczyć, czy te modyfikacje... No ma modyfikacje, które ja mam w kieszeni, tak mi się wydaje. Zobaczmy. Promień rażenia, koszt amunicji minus 27. Tak, to są te same modyfikacje, które my mamy. Które mamy w kieszeni, więc co, damy na to... Dajmy na to dodatkowe obrażenie kwasowe. Wyekwipuję i... Aha, widzicie, jest to tylko i wyłącznie w jednej wieżyczce, więc to się tak naprawdę nie opłaca. No, już widzę to, ten robienie tego wszystkiego, tych wszystkich wieżyczek. Dobra, ja tutaj poczekam, że się wszystko wybuduje i widzimy się za chwilę. Niestety nie udało mi się nagrać momentu wybudowania, ale jak widzicie, elektrownia Pozyda już działa! Super. Plus do tego mamy jeszcze dodatkową, dobudowałem tutaj warstwę konwerterów plazmy, które będą konwertować plazmę ze zwykłej na wzbogaconą. Jak już widzicie, tutaj jeden zbiornik się cały naładował i nasze wieżyczki działają. A się nie mogę doczekać, oczywiście tutaj oczywiście jako centrum testowe zrobiłem takiego małego overkilla. I to bym nawet powiedział, że trochę za bardzo, bo to jest troszeczkę tutaj przesadziłem z tego co widzę. Szkoda, że nie mogę nakazać im próbnego strzału. Jak widzicie, zobaczcie jaki to ma zasięg. Widzicie teraz na mapie? Jaki to ma zasięg. Ale nie martwcie się, bo w międzyczasie, bo to ogólnie skasowałem tą elektrownię fuzyjną, skasowałem ją, zbudowałem nową. I tutaj jeszcze mi się zaspełniły jeszcze dwie wieżyczki. No i tutaj też jeszcze dwie wieżyczki, więc no, ja bym to powiedzieć, muszę tutaj wybudować jeszcze jednego pillboxa. I jako tutaj mogę wam pokazać nową koncepcję, jaką mam na pillboxy. A koncepcja jest taka, że jednak zostanę przy czterech tych tutaj wieżyczkach naprawczych. To jest koncepcja, która dosłownie przed chwilą wpadła mi do głowy, bo skoro ciągniemy tutaj te rurociągi z plazmą, możemy wyposażyć jeszcze tutaj takiego pillboxa w generator osłon. A to może być bardzo przydatne w późniejszych tych końcowych falach. Na pewno to będzie super ekstra potrzebne w momencie, w którym będziemy grali już w takim naprawdę ostrym endgame'ie. Znaczy już jesteśmy w endgame'ie, ale na pewno to będzie super ważne na poziomach hardcore i innych, gdzie po prostu... No, gdzie po prostu jest po prostu podwyższony poziom trudności. I to już nie będziemy sadzać sobie żadnych dodatkowych... jak działa to już? No, wymaga jeszcze energii. Dobra, to chyba powinno działać. To wymaga zwykłej plazmy, a ja mu daję wzbogaconą plazmę. No, no trudno. Ale już możemy sobie wybudować tutaj generator. Gdzieś był tutaj konwertor jonowy. Jonizator, tak. No daje nam około 25 plazmy. Więc to wystarczy. To wymaga ile? Kosz utrzymania minus 10 plazmy to produkuje 25. Dobra, super. Może być, będzie wolniej działać. I teraz tak, mamy tutaj wieżę z różnicą. To jest oczywiście dla mnie standard. To jest dla mnie standard. To ja, jak zauważyliście, zawsze druga warstwa to są mnie wieże z różnicą. Pierwsza warstwa wieże z miniganami. Też tutaj chcę teraz dać. Gdzie jest ta? Wieżyczki. Po 6 na stronę wystarczy, to nie wiem jaka
musiałaby być horda, żeby tutaj to przetrwać. Zatem oczywiście chcę ustawić sobie cztery wieżyczki właśnie tego typu. Mamy też właśnie wieże plazmowe, które można byłoby sobie tutaj dostawić. To sobie dostawimy tutaj też dwie. Maserowa z miniganem. Jeszcze mamy tutaj właśnie, to jest, mamy jeszcze wieżyczki laserowe, których jeszcze w życiu nie... To jest wieżyczka laserowa, tak? A to jest wieżyczka plazmowa. I wyglądają praktycznie tak samo jak laserowa. A że preferuję plazmy, to będziemy używać plazmy. I standardowo obudowujemy to sobie bunkrami. I co my biedni zrobimy? Ile mamy? 2 minuty, dobra. To szybko polecimy sobie, pociągnijmy ten rurociąg, kurczę, z pogaconą plazmą tam do góry. Gdzie on tutaj jest? Jakoś się ładnie świeci. Lecimy to sobie ciągnąć tutaj pięknie ładnie do góry. Na szczęście te wieżyczki, te artyleryjskie, one się produkują super szybko. Dobra, tutaj trzeba zrobić w bok. Jakbyśmy przypadkiem nawet nie pomyśleli o połączeniu dwóch, bo to już wtedy będzie koniec, trzeba będzie czyścić całe to wszystko. Czyli się na szczęście jest tutaj przycisk spustowy do zrzucania po prostu całej zawartości rurociągu, ale to chyba byłoby szkoda. Szczególnie, że ten rurociąg ma gigantyczną ilość zasobów w sobie. Ja nie mam pojęcia, kiedy oni to w ogóle wezmą i... Dało radę zniszczyć to drzewko. Nie mam pojęcia w ogóle, kiedy to się da radę napełnić. Na pewno będę tutaj dobudowywał jeszcze jeden generator. Tędy jednak się przyjdziemy. Okej. Teraz trzeba byłoby jakoś tutaj tak jakoś to tutaj wyprowadzić. Super, możemy to wyprowadzić tutaj i tu. Dobra, mamy wieżyczki obronne. Od razu budujemy je na wieży trzecim. A do nich jedynie co damy, to troszeczkę tutaj. O, no niestety, jeżeli już tutaj przeciwnik dojdzie, to już będzie po prostu koniec. Dobra, jeszcze tylko je podpiąć do naszej sieci energetycznej. Najpierw byłoby to zrobić w dwóch miejscach, ale na razie zrobimy to w jednym. A tutaj przejdziemy. Trochę na okrętkę, ale powinno wystarczyć. I pytanie, czy damy radę to wytrzymać? To tutaj wchodzi, dobra. O matko. Halo? Ja chcę zobaczyć, jak te wieżyczki strzelają. A może się z nimi teraz fajnie bawić? Ja sobie tutaj stanę. Z nudów zacznę upgrade'ować te wieżyczki. Zresztą jest jedna ze starszych konceptów bazy. Ale chciałbym zobaczyć, jak właśnie tutaj... A może uda mi się zwabić ich tutaj troszeczkę do siebie. Halo, wieżyczki. Coś czuję, że mamy za mało zgromadzonej tej plazmy. Tak, mamy zbyt duży pobór niż... Albo one nie, one po prostu tak dużo... One po prostu tak dużo, tak mocno strzelają. Masakra. Zobaczcie, jaki to ma zasięg. One nawet nie są w stanie... I tak nie są w stanie podejść, a jeszcze te pil, bo jeszcze to dodatkowo sprawia, że mają problemy. Mam nadzieję, że to nie jest... Tak, to musi być zasięg rażenia. Masakra. To jest naprawdę, kurde, to jest piękny widok. Taka, można powiedzieć, taka moc dostępna
Widzicie, jak tam znikły te, kurczę, to nawet za dużo postawiłem tych wieżyczek, to jest co jakiś czas dwie wieżyczki, to jest i tak za nadto. No dosyć wolno strzelają, więc nie ma sensu, a tutaj się przeteleportuję. No to się przeteleportuję i po prostu sprzedam kilka. Zostawię sobie tutaj cztery. Tutaj też się wrócę i dosprzedaję, bo to jest troszeczkę bez sensu, bo jak widzicie, te wieżyczki mają gigantyczny zasięg, a strzelają dosyć wolno. A jak strzelają, to też się strzelają w jednym miejscu, więc no trochę nie ma. Ujojojojoj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dlaczego tutaj nie ma energii? To już jest energia. Dobra. Jak widzicie, jest tutaj po prostu aż tego za nadto. Dobra. To ja sobie to jeszcze dla bezpieczeństwa moich myśli, głowy, sobie tutaj dołożę jeszcze jedną warstwę murów, tak żeby to było zabezpieczone. Jak to w ogóle wygląda ten... To w ogóle działa? Tak, aha. I widzicie, mają po 2000 dodatkowego zdrowia. Nie, no i super, zasięg wieży 20 metrów. I to zużywa tylko, kurczę, ile? Troszeczkę plazmy tylko zużywa. No i oczywiście tytanu, a też tytanem nie szalejmy, bo w końcu nie będziemy mieli wystarczająco dużo, żeby produkować. No, jak widzicie, już jest troszeczkę problem. Bo nie bardzo mało tytanu produkujemy. Więc moglibyśmy jeszcze w dzisiejszym odcinku sobie skoczyć i zobaczyć, czy można już roztapiać tam te główienka. Byśmy sobie zrobili... Zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy placówkę wydobywczą. Jak widzicie, coraz bardziej to mamy bazę główną. Ile my tutaj zużywamy? Mamy plus 22, kurczę, ale my... To wygląda tak w ogóle, aby nam nie pobierało zasobów z innych źródeł. Ja chyba po prostu wezmę tutaj, przestawię. To też wam pokażę, jak to wygląda. Jakim sposobem ja sobie tutaj, pomimo tego, że mam małe, mam dość do uranu, skąd do tytanu. Widzicie, te wszystkie te roślinki produkują tytan. A wiele roślinek już, na przykład jak tutaj tych, nie ma potrzeby już, żeby produkowały po prostu tytan. Może są jeszcze inne. Nam produkowały kilka potrzebnych pierwiastków na raz. Co to jest? Pewnie nie wiem. Nie, chyba tylko... A nie. O, ta fajna roślinka. Dużo produkuje, więc sobie pozmieniamy tutaj na to. I sobie polecimy na jakąś misję. Zobaczymy, może też się coś nowego dowiemy. Jakieś nowe roślinki. Ekwipuj. Jak widzicie, tutaj musiałem dodać jeszcze jednego żniwiarza, żeby tak naprawdę zasuwał. I zobaczcie, no... Tutaj w tym momencie Tanzanii te rośliny, ferody, to masakra tutaj zbierają. No tutaj już nie ma tego aż tyle. A chyba będę musiał tutaj dodać więcej właśnie tych budynków. Jak widzicie, kurczę, też niewielkie, mam wrażenie, że one albo zostały poprawione w jakimś update'cie albo coś, bo mam wrażenie, że działają lepiej niż wcześniej. Dobra, ja sobie tutaj to poprawiam i widzimy się już na jakiejś misji. Witam was ponownie po krótkiej przerwie. Jak widzicie, nie jesteśmy na misji, tylko zacząłem upgrade'ować sobie tutaj fabrykę. Zobaczyłem, że w ogóle tutaj możemy dołożyć jeszcze 8 dodatkowych trzeciopoziomowych konwerterów plazmy, żeby uzyskiwać wzbogaconą plazmę, więc od razu to zrobię, żeby nie budować jak na razie kolejnego tutaj właśnie tego generatora. Tylko na razie sobie po prostu wykorzystamy to, co mamy. Tutaj to podłączmy. A to tu. No matko, nie podoba mi się kierunek, którym leci. W ogóle ta gra mi się przed chwilą skraszowała i... O, dobra, ładnie. 22000 węgla. Dobra. Ja ogólnie gra mi się skraszowała i podczas tego, jak akurat nagrywałem dokładnie to takie ujęcie, no ale to chyba się mówi. Po prostu nagram to jeszcze raz. No, więc... Jak widzicie, nie jest to potrzebne, żeby tutaj no jak widzicie, zmieniłem trochę tutaj ilość tych wieżyczek. One walą, po prostu one walą zbyt synchronicznie w jedno miejsce, żeby po prostu było, miał jakikolwiek sens. Widzicie, no, mają bardzo ładne pokrycie. Tak samo jak tutaj poprowadzam już kolejną warstwę, właściwie kolejny tutaj taki korytarz. Niech
Dobra, substanę z drugiej strony, zanim to zrobię, bo potem będę musiał lecieć naokoło. Sobie tutaj dostawimy jeszcze kilka takich wieżyczek, tych specjalnych, właśnie artyleryjskich. To sobie to zrobię. Tu jedną. Oczywiście to jeszcze wymaga zasilania. Też sobie, dopóki mamy więcej plazmy, dobudujmy sobie tutaj dodatkowy po prostu zbiornik. Bo też tutaj nie ma sensu, żeby to wszystko po prostu tylko było w rurociągu. Dobra, to muszę uważać, żeby tego nie połączyć. To sobie tutaj pociągniemy to, kurde, to jest jeszcze ze szlam, ten z błotem, ale na szczęście nie jest to, aż tak bardzo uciążliwe, więc sobie tutaj zrobimy po prostu w tym miejscu. Tyk, podłączmy to. Dodajmy sobie tutaj kolejny zbiornik na plazmę, jakby co. I tu widzę, że tam jest jakiś problem, więc się teraz cofniemy. Jakby tam tutaj nie dochodziło. To czemu to nie dochodzi? No dalej dostaję. To jest wzbogacona plazma. Iron deposit depleted. Aha, dobra. Ja to po prostu zbudowałem chyba nawet na odwrót niż powinienem. Tak, to zbudowałem na odwrót. Dlatego jest tutaj problem. No trudno. Wiecie jak to jest, jak się, jak się coś robi. Można powiedzieć to troszeczkę z głowy, bez większego. No to normalnie to bym po prostu, jakby na przykład to było faktory, bym sobie po prostu to skopiował i byłoby tyle. Widzę, że nawet to jest źle zrobione. Teraz się dopiero zorientowałem. Więc to powinno, jak to powinno ogólnie pójść? Dziwię się, że aż tego wcześniej nie zobaczyłem, super chłodziwo. Konwerter plazmy, tak, czyli tu wchodzi plazm, tu wchodzi, no, to powinno być zrobione tak. 2 minuty. I teraz tak, sobie to już policzę. Niby to powinno być teraz git. Tak. Bo tu to zabiera... Tak, to pobiera 100 plazmy. Tutaj mamy produkcję 800 plazmy, czyli 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Więc powinniśmy mieć to wszystko zrobione. No dobra, ja to już jeszcze sobie podejdę na górę. W ogóle ten generator, zobaczcie, kurczę, to jest super pomysł. Na dwa generatory super, na dwa ogniwa właśnie tego, te stacje rafinowania, super chłodziwo on działa. I właśnie jedna rzecz, no w końcu dojdę do tego całego meritum, dlaczego nie jestem na misji, tak jak mówiłem wcześniej, przed ujęciem. Chodzi o to, że... lepiej to będzie, pokażę. Zobaczyłem, że znalazłem pewną roślinkę, to co wam pokazywałem wcześniej. To jest ta roślinka i ona ma ten minerał. Ja nie wiedziałem, co to jest, więc sobie weszłem po prostu w produkcję. Kliknąłem sobie o atomizer kriogeniczny. A te kurde ma... właśnie to jest ten... Tardonit, którego potrzebowaliśmy. To jest ostatni minerał, jaki potrzebujemy. Widzicie, mamy już całą resztę, wszystkie mamy już dostępne. Oczywiście, bo mogę sobie kolejnego w końcu minigana zrobić, bo cały czas latałem tylko na jednym zabudowanym. Więc wam też mogę pokazać w końcu, jak to wygląda upgrade'owanie tych broni, bo teraz się tak zastanawiam, że nikt tego nie pokazywałem, tylko po prostu jak się to po prostu tutaj zmienia. Jak widzicie, kurczę, zwiększają się drastycznie, dwukrotnie się zwiększają DPS-y. Widzicie, mamy teraz tutaj bardzo dużo, o kurde, tam mam jeden błąd. Co to mam? Umożliwia strzelanie pociskami samonaprowadzającymi, więc muszę to znaleźć. Chciałem mieć po prostu w jednej długiej broni samonaprowadzającymi. Tak, to jest to samo. Samonaprowadzające, pociski samonaprowadzające, to chyba jest to samo. Tak, to jest to samo, jak widzicie, jest. Więc tą broń chciałbym zrobić szansę na krytyczne obrażenia. Mam dwie fioletowe, więc mogę tutaj wyekwipować. Ja od razu ekwipuję to. Staram się ekwipować tak samo. Wyekwipuj. Tak samo jak mamy tutaj teraz. Jeszcze widzicie, możemy jeszcze dodać 3, więc samonaprowadzających w ogóle, to wbrew pozorom, to samonaprowadzanie, że te pociski same w locie skręcają, jest naprawdę niegłupie i naprawdę radzę wam używać tego.
bo pociski, które po prostu przelatują, no po co przelatują, no to po prostu tracimy, one wylatują poza ekranie, po prostu już ich nie ma. A jednak jak one tutaj same się też naprowadzają, to jest widoczna, naprawdę widoczna różnica. Szybkostrzelność to nie. Ilość pocisków na strzał to powinno nam tutaj zrobić różnicę. Ilość pocisków serii. A tu mamy jeszcze ilość pocisków serii mamy zrobione. Tutaj mamy jeszcze rozrzut mniejszy, koszty amunicji. Promienie rażenia? Aha. Możemy zadawanie obrażeń obszarowych u. Dobra, ja sobie tutaj zarzucę bardziej ilość pocisków serii. Już nie będziemy tutaj bardziej wymyślać. I to mamy. Kurde. Gdzie to jest? Ilość pocisków serii. Ok. Jeszcze zobaczmy, co możemy sobie tutaj zmontować. Chęcią bym sobie zmontował nowe to działo atomowe. To wiem, że to jest najbardziej memiczna broń. Ja pierdziela. Nie no, nie jest aż tyle. My chyba mamy to. Do 2400. No jest trochę silniejszy. Widzicie, że wymaga dużo uranu w końcu. Jedyna, tylko ta najwyższa wersja wymaga uranu. To jest dla mnie trochę śmieszne. Teraz dajcie, zresztą sobie to wyekwipuję. I gdzie to mamy? Jest sobie rzutnik rakiet. I tu mamy też fajniutką taką broń. Teraz to zaraz zdejmę z niej. Ty, wracaj mi tu. To jest wyrzutnia seryjna. Ja chciałbym sobie ogólnie też ją zrobić na wyższym poziomie. To ja są jedyne bronie, z których tak naprawdę korzystam. Mam tam jeszcze railguna, no. Na żelazo musimy chwilę poczekać. Zobaczmy, jak to wygląda. 380, zobaczmy. A, dobra, zobaczmy na tym drzewku, jak to wygląda. Zużywa to pora amunicji, wbrew pozorom. Ma za 20. Wow, mój komputer to boli. Jaki grzybek atomowy. Mam wrażenie, że ten sam wybuch nie jest dużo większy, ale no widzicie, jest to bardzo, jak dla mnie przynajmniej, brechowa broń. No kurde, to by pomyślał, no kurczę, ja rozumiem, jak na przykład to byłby Fallout, no i tam by no big ten kurczę karabin, co strzela ten, to jest bardziej wyrzutnia, co wyrzuca Fatman, o. Fatman Launcher to był, co wyrzucał po prostu mini granaty nuklearne, ale kurde, w takich, że żeby to jeszcze cały czas wymagało uranu, to bym rozumiał, że o, taka bardziej endgame'owa gra, jak już się podblokowuje, ale no niestety tutaj twórcy o tym trochę nie pomyśleli. Mam nadzieję, że to zostanie trochę poprawione, bo tak, no dobra, rozumiem, że ta broń jest silna, ale mogliby to troszeczkę zmienić tą recepturę, żeby to jednak chociaż tak symbolicznie wymagało uranu, bo to jednak jak to nie wymaga uranu, to jest troszeczkę dziwnie. Dobra. Ile mamy tego? Mamy 25 tysięcy żelaza, więc sobie zróbmy to działko. Wyrzutnią seryjną sobie zróbmy, no trzeba wspominać, że trzeba przytrzymać. Sobie je od razu zakwipujmy. Okej. I sobie zobaczmy, jakie ono... Co możemy jej tutaj dodać? Obrażenia. Ja bym jej tutaj pociski kasetowe na pewno bym dodał. Na pewno bym jeszcze tutaj dodał samo naprowadzanie. No szybkostrzelności jej nie trzeba, bo ta broń ogólnie bardzo automatyczne celowanie nie. W ogóle cały czas nie rozumiem, czym się różni automatyczne, o tak do końca automatyczne celowanie, a po prostu, no bo raczej nakierowanie pocisków na cel to rozumiem, że po prostu pociski lecą. Ilość więcej pocisków na strzał? Nie, bardzo mało. Że po prostu pociski lecą automatycznie. Kurczę, pokażcie mi tutaj całą to. Obrażenia włączone w czasie, pociski kasetowe, przybijanie celów. To nie samonaprowadzający. Pocisk samonaprowadzający, dajmy tutaj ten fioletowy z wyższego tieru. I ilość pocisków, nie. Pociski samonaprowadzające. Okej, okay, a tutaj to jest, dobra. I moglibyśmy jeszcze tutaj dodać większą ilość pocisków na strzał. A, dodajmy więcej pocisków serii. A, kurde, ja ostatecznie jeszcze nie zakwipowałem jej. Okej, mamy tutaj. Widzicie, o,
Ostateczna forma mamy dodane. Ma w sakra, kurczę. Całe wszystko na czerwono. Wow, kurde. Teraz by się przydała jakaś tutaj horror, żeby sprawdzić. Ale ta amunicja ucieka. Znaczy co, może jednak się przeniesiemy tutaj, zrobimy sobie na biegu jeden taki, takie miejsce. Koncentracja rodonitu, nie, tanzanitu, hazenitu, koncentracja ferm w obszarze wulkanicznym. No dobra, i sobie to sprawdzimy, czy na pewno tutaj będą te takie skałki, które są niezniszczalne, a blokują nam nasze urządzenia, więc będzie można je sobie tutaj przetestować, czy to w ogóle działa. Jeszcze sobie zrobię tą broń korozyjną przy okazji, mam nadzieję, że nam tutaj starczy. No, doczytałem sobie też jeszcze taką rzecz na temat modyfikacji. Ta modyfikacja, którą ja używam do tego, żeby fabryki amunicyjne nie działały podczas tego, kiedy po prostu nie jest potrzebna amunicja, ona faktycznie działa, ta modyfikacja, tylko że ona działa, jeżeli jesteśmy na danej mapie, tam gdzie mamy po prostu same te właśnie fabryki. Jeżeli fabryki są na innej mapie, to no, dupa zimna. Dobra. A, poszukaj fragmentu za pomocą geoskanera. O kurde, tutaj. Widzicie, to jest samo, nam się nawija. Więc nie wiem, czy w ogóle zdążę chociaż jedno znaleźć. A sobie troszeczkę powstrzelamy. This should be enough to start crafting new equipment. We can stay here and try to find even more, or go back to our primary objective. Masakra. No ten, o ja pierdzie, ale ta broń jest silna. Pierdzie, ale amunicja jak szalona, ale jest naprawdę super silna. A i właśnie to są, to jest to, co cię... Wow. Ja pierdzie, aha, gdzie są odporni? A, na tego też są odporni. Ale za to nie są odporni już na strzelę z karabinu. Ja pierdzielę. Ale to jest przepotężna broń. Nawet ten Gatling Gun jest teraz super potężny. Dobra. Była mowa, że będzie można, jakbyście tam... Jak ja tutaj słyszałem, że nie można tego... Nie można tego kryogenicznie, nie? Broń korozyjna, to sobie raz zupełnie na najwyższym poziomie, że nie można tego zniszczyć, ale można to rozpuścić. Użyjmy tutaj tej broni korozyjnej, ale to muszę zmienić rękę. Jestem cały czas ciekaw, czy jak jesteśmy w stanie... O! Faktycznie jesteśmy w stanie to przy użyciu tej broni korozyjnej. Ogólnie ta broń korozyjna działa na zasadzie, że jest, że ona rozpuszcza, że ona wiąże się z paladem. To było tam na tamtym biomie bardzo właśnie rozwinięte, że się właśnie łączy paladem, a wcześniej było powiedziane, że te skały mają po trochu wszystkiego w sobie i kilka nieznanych i po prostu nieznanych substancji, więc po prostu no, połączając ze sobą działa to tak, że jest to praktycznie niezniszczalne, ale jak się już to weźmie rozłączy, to już nie jest to takie, więc no. Sami widzicie, bardzo, bardzo, bardzo łatwo. Zasadzamy w publicznym nasze pozycje, że piszą lokalizację na naszej mapie. Okej. Ta, pozbierajmy, bo to nie mamy. Kurde, ja że sobie pożywam tego karabina. A sobie, może zrobimy to tak. Ja pierdzielę, te pociski samo lecące, to jest po prostu... A, widzicie, o co mi chodzi? Że nie trzeba tak dokładnie celować. Na pewno się super przyda dla osobom, którzy grają na padach. To autocelowanie. To jest po prostu totalny wypas. Że po prostu nie trzeba się też tak bardzo skupiać. Napinacie, to mówię. Ta gra na multiplayerze, nie wiem, czy ta gra ma w ogóle sens. No zobaczcie, ja jestem teraz jedną osobową armią, której się odnawia pancerz. Sam patrzcie, amunicję mam nieograniczoną ilość. Może jedynie by to miało sensu multiplayer, jeżeli byłaby taka sama ilość, tak jak teraz fabryk amunicji, ale to też idzie się dogadać, kto jakiego typu broni używa, na przykład ty używasz takiego, żeby cały czas po prostu była jakaś amunicja, żeby cały czas nie zużywać po prostu, nie wiem, chociaż ile to jest rodzaju amunicji, to jest bardzo mało rodzaju amunicji, bo jest... wiesz, wybuchowa, ognista i tyle. Normalna amunicja, no to ktoś by musiał cały czas z miotaczami... O, zwyczajna podłoga.
Okej. Okay. Fajnie, odblokowaliśmy jeszcze unikalny przedmiot. Więc no, widzicie, opłacało się tutaj przejść. Dobra, tutaj ponoć będzie dużo tego minerału. Darroidu, czy jak to ten? Lodowe. Okej. No, dawaj, jeszcze cię kurczę załatwię, ja pierdzielę, to jest za łatwe. Dobra, zobaczmy, czy możemy tutaj wrócić, nie. Musimy poczekać, aż to po prostu się skończy. Dobra, ja już będę na dzisiaj kończył, jak widzicie, jesteśmy już bardzo blisko końca gry. Wiem, że ta seria będzie troszeczkę krótka, czyli to powiem tak, to, że jesteśmy na samym końcu kampanii, to nie oznacza, że nie będziemy już dalej grać i na pewno będę dalej grać, ale już na własnych zasadach, na bardziej customowych mapach, żeby zobaczę, jak to wygląda właśnie tworzenie tych innych map, jak to tamto będzie wyglądało. Może już tak nie będę tego nagrywał, bardziej będę to live'ował, a na pewno jeszcze coś się pojawi na moim kanale z Rift Breakera. Bardzo polubiłem ten tytuł, chociaż ta końcówka jest dla mnie troszeczkę męcząca, gdzie po prostu już te zadania mnie aż tak bardzo nie bawią, bo to tak naprawdę te zadania są troszeczkę są strasznie podobne do siebie. Też mi się nie podoba to, że jest takie niektóre ograniczenia typu ograniczona ilość właśnie tych fabryk do budowania, że nie musimy sobie wybudować tyle, ile chcemy zbrojowni, żeby produkowały na amunicję, że tamta reszta tylko po prostu produkuje mi tutaj amunicję dla wieży. To mi się troszeczkę nie podoba, to powinno... Aja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 j
Prawdopodobnie tutaj twórcy robią niezłe upgrade'y, tylko cały czas się nad tą grą skupiają. Scena modelska na pewno też tutaj nie zawiedzie, chociaż jest naprawdę bardzo mało modyfikacji, to będzie do w tym momencie dostępnych, ale to tak naprawdę, szczerze tak powiem, ta gra jest na tyle dobrze zrobiona, ma na tyle mało błędów, że nie ma jak dla mnie potrzeby instalowania modyfikacji, nawet te, które ja aktualnie mam, powiem szczerze, nie potrzebujecie, to po prostu nie instalujcie, szczególnie jeśli mam jedną modyfikację, która po prostu dodaje tą ikonkę tutaj i tyle, więc to jest po prostu tylko rozłożenie, że się nie można przeklikiwać. Też jest coś, czego nie używałem, to was od razu pokażę, to są przypisanie skrótów klawiszowych. To jest, gdzie to jest, gdzieś tu widziałem. Dźwięki, przewrócenie, rozgrywka, nie pamiętam, jest ustawienie, a sterowanie. Zmiana sterowania, muszę sobie tutaj dodatkowe budynki przypisać, że nie tylko pod Z-ką. To jest to, co kiedyś sobie wspominałem, żeby się bardzo przydało. No jest w ogóle jeszcze kontrolera. Kontroler 1, klawiatura i tyle. No jak widzicie, tutaj jest to bardzo ciekawe zrobione. No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was oczywiście... Tak, oczywiście, że się teleportuje. Oczywiście zapraszam was do pisania komentarzy, pozostawiam łapek w górę, jeżeli wam się spodobał odcinek. Również zapraszam was, jeżeli jesteście nowi na kanale, podobają ci się moje wypociny, wam się moje wypociny, to pozostawiam subskrypcję u mnie. Zapraszam też do mojego Discorda. Link jest oczywiście w opisie i również na moje live'y. Ogólnie staram się w ostatnim czasie bardziej live'ować na Twitchu, gdyż no, YouTube ma te swoje porąbane statystyki i niestety live'y bardzo psują statystyki, więc bardzo zapraszam na sobie założenie konta na Twitchu i tam śledzenie, co się dzieje. A ja dzisiaj będę kończył. No, zobaczymy się w kolejnych seriach. Prawdopodobnie następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem z gry Riftbreakera, ale w kampanii. Więc no, do zobaczenia w kolejnym odcinku.